festiwal projektowania miasta. Najbardziej nas interesuje takie projektowanie w makroskali, które dotyczy projektowania całych dzielnic, użytkowania przestrzeni publicznej, wyobrażania sobie tego, w którą stronę ten przypadek specjalny, jakim jest Warszawa, może ewoluować. Nie chcieliśmy powielać istniejących rozwiązań, istniejących modeli, tylko przeprowadzić rodzaj takiego eksperymentu, potraktować miasto jako rodzaj takiego poligonu, gdzie artyści we współpracy z architektami, z projektantami, z różnego rodzaju społecznikami, aktywistami, filozofami, socjologami będą mogli zastanawiać się nad możliwościami znalezienia pewnych takich luk w istniejącym systemie, czyli takiego przeprowadzenia zmian, który tak naprawdę polepszy jakość życia w mieście, w którym, jak niejednokrotnie podkreślaliśmy, wszystko jeszcze zostało do zaprojektowania. Mogę obiecać, że się postaram, ja i zespół muzeum, że tutaj w 2014 albo może troszeczkę później stanie nowy budynek i nareszcie to miejsce przestanie być miejskim parkingiem, a stanie się placem, czyli to jest taki budynek, gdzie muzeum i teatr może przyjąć rocznie do 1 000 000 gości. Czyli to znaczy, że dziennie w tym budynku, jeżeli nie ma jakiejś większej imprezy, wernisażu ani premiery, będzie jakieś 3 000 osób, czyli kilkaset osób zawsze tutaj jest. Ten budynek stworzy pierwszy w tym miejscu, pierwszy w centrum, duży, ale przytulny plac, otoczony właśnie restauracjami, księgarniami. Będzie to takie miejsce, gdzie będzie można przyjść, posiedzieć, spotkać się. Mamy nadzieję, że dość szybko powstanie obok park rzeźby, w tym miejscu, gdzie jest teraz Park Świętokrzyski. Trochę taki zaniedbany. Także no, są to bardzo takie plany, powiedziałabym, wizjonerskie, ale jeżeli nic złego po drodze się nie stanie, możliwe. Gej. Oto jest wszystko gej. Czy Warszawa jest przyjazna gejom i lesbijkom? To jest trudne pytanie. Bo generalnie odpowiedź powinna być tak, jest, na tle Polski. Ja zapytany kiedyś do przewodnika Homo Warszawa, kiedy powstawał, o to, czy Warszawa jest gay friendly, powiedziałem, że gay friendly jest w śródmieście Warszawy. Słuchajcie, żar, zrobiłem zdjęcie. Oczywiście są też wyspy szczęśliwości poza śródmieściem, jak Chłodna 25 na Woli, jak Zagłębie na 11 listopada na przykład na Pradze, ale gdybym miał pokazać takie polskie gejowskie miejsce tym moim gościom teoretycznym z Berlina, to bym zabrał ich do Lodi Dodi na Wilczej. To jest taki malutki lokaliczek, taki swojski, gdzie gra muzyka z lat 60-tych, 70-tych. To jest niesamowite, jakieś takie stare przeboje. Polskie? Chodzisz, a tu raptem Alibabki. Polskie. Albo Irena Santor, już nie ma dzikich plaż. Albo Batumi. No rozumiesz, wszystkie po prostu hiciory, po prostu 50-tych, 60-tych, 70-tych lat. Ale jest to miejsce bezpretensjonalne. Nie daj się, nie daj się, ogubić, nie daj się, nie daj się. Nie daj się, nie daj się, ogubić. Tel Awiw jest najfajniejszym miastem na świecie. Tak zastanawiałam się przez chwilę, czy obok Warszawy, razem z Warszawą, Warszawa i Tel Awiw to są dwa takie miasta, które kocham. To jest najbardziej multikulti miasto na świecie. Tam można zobaczyć ludzi o odcieniach skóry od białego do takiego bardzo czarnego. I jest to tak naturalne, że nikt na to już nie zwraca uwagi. W Tel Awiwie wszyscy żyją razem, jedzą nawzajem u siebie, Arabowie u Żydów, Żydzi u Arabów. Zaprzeczają swoim zachowaniem, swoim codziennym życiem, takim opartym na zasadzie carpe diem. Zaprzeczają temu, że cokolwiek złego się dzieje. To jest fantastyczne. Po prostu są ukierunkowani tylko na rzeczy pozytywne. Może to jest moje wrażenie, ale właśnie takie chcę, tak to chcę przenieść tutaj.
Nie daj się, nie daj się, ogubić, nie daj się, nie daj się. Nie daj się, nie daj się, ogubić. Cześć, tutaj. Cześć, grane. Co jest grane? O tej porze? To się zaczęło w Warszawie, nie wiem, na pewno nie zaczęło się od nas. To było tak, że rzeczywiście przez jakiś czas w Warszawie mało było miejsc, w których można było posłuchać dobrej muzyki. W ogóle mało takich miejsc z charakterem, schematem, takich zrobionych własnoręcznie, autentycznych. Trochę nam tego brakowało, chcieliśmy otworzyć klub muzyczny. Szukaliśmy miejsca, w którym można uruchomić salę na większe koncerty i robić imprezy. Nie udało się takiego miejsca znaleźć, znaleźliśmy plan B, który nas ujął przede wszystkim swoją architekturą i lokalizacją. I okazało się, że w tym planie też można dużo zrobić i wydaje mi się, że zrobiliśmy to, co się da, a może nawet za dużo. Słuchajcie, no z Borkiem znamy się bardzo długo, z 15 lat i razem jeździliśmy jakieś wyjazdy, rejsy żeglarskie i tak dalej. Potem razem zaczęliśmy grać w zespole w ogóle i w ogóle znowu razem gramy. Wiadomo, że dla Borka to było za małe miejsce. Ja bardziej chciałem właśnie otworzyć coś tak w stylu takiego amerykańskiego dive bar, a Borek cały czas myślał o klubie. No i był ten program, dużo rzeczy się działo, no ale cały czas brakowało tego miejsca. No teraz jest powiększenie tego, że swój cel żeśmy obaj zrealizowali. Nie daj się, nie daj się, ogubić, nie daj się, nie daj się. Nie daj się, nie daj się, ogubić, nie daj się, nie daj się. Bardzo proszę, nie. Animateria to jest takie miejsce, które jest takim niezależnym, alternatywnym domem kultury, można powiedzieć. To się wzięło z takiego przekonania, że w Warszawie mało jest takich miejsc, w których można wziąć rzeczywiście udział w jakimś działaniu, nie tylko być takim biernym konsumentem kultury, ale jakoś ją współtworzyć, niezależnie od swojego wieku czy od swoich uzdolnień. No i to jest właśnie takie miejsce, gdzie spotykają się osoby, które chcą realizować swoje pomysły i pasje. Próbujemy pokazać, że starsze osoby mogą robić ciekawe, fajne rzeczy i mogą robić te rzeczy na rzecz społeczności swojej lokalnej, w której żyją, i że to może być satysfakcja dla obu stron. I też chcemy pokazać, że starsze osoby mają swoje, powinny mieć swoje miejsce w przestrzeni publicznej i że czasem tej przestrzeni jest dla nich za mało. I oczywiście nie odpuszczamy, bo rusza redakcja międzypokoleniowa, taki blog tworzony przez młodych ludzi i przez seniorów. I tam będzie zakładka miejsca przyjazne seniorom i weźmiemy na warsztat różne warszawskie miejsca i przyjrzymy się, czy rzeczywiście są przyjazne. I spróbujemy wspólnie z seniorami, młodymi ludźmi i właścicielami kawiarni określić, co to dokładnie znaczy, że miejsce jest przyjazne seniorom. Nie ma takich miejsc, no. Nie ma miejsc, że możesz to oddać ludziom i żeby sobie robili tutaj co będą chcieli. Tak naprawdę. W jakichś tam granicach oczywiście rozsądku, kultury i spokoju, żeby nie było tu jakiś burt i bałagan. Jeżeli ktoś ma ciekawy pomysł na wystawę, na koncert, to może przyjść i ja mu wszystko udostępnię. Co tydzień taki piknik, piątek, sobota, spokojnie, wiecznie. Do 10 głośno, to troszeczkę wyciszamy. Powolutku bardzo. Idziemy zapraszać na turniej ping-ponga, słuchajcie. Tak, prosto. To tam Asi znać, bo Aśka tam wysuwa mocno. Wysuwa mocno, dobrze, to koniecznie. Ale cały dzień się nie widziało, co? No czekoladki, dobrze, ja zmykam do swojego skałszaka. Mówi, że jest masa koncertów, naprawdę, słuchajcie, aż tego nie ogarniam. Co tydzień są to nasze koncerty. Już jest chyba taka tradycja, że dużo młodych zespołów tam występuje, wystawia swoje prace też. Fotografie, malarstwa. Teraz były ciekawe prace, czy już agały. Od małego, jak miałem 5 lat, to już pojechałem z dziadkiem na ogródki działkowe na Chorodelsku na Brudnie. I tak już zostało.